Piłkarska epoka, którą najprościej nazwać Messi kontra Ronaldo, dobiega końca. Obaj piłkarze, którzy przez ponad dekadę nadawali tempo futbolowej rywalizacji i sami byli jej twarzami, dziś wielkimi krokami zbliżają się do końca kariery. O ile Argentyńczyk po słabym początku nowego rozdziału kariery w Paris Saint-Germain wydaje się wracać do wielkiej formy i być gotowym na tak zwany ostatni taniec, w przypadku Ronaldo szanse na zejście ze sceny w glorii, na jaką pracował przez prawie 20 lat, maleją z każdym kolejnym meczem Manchester United. A ściślej mówiąc, z każdym kolejnym incydentem, którego Portugalczyk jest niechlubnym bohaterem. Obserwując więc obrażone miny Ronaldo, siedzącego na ławce rezerwowych, jego nerwowe gesty po akcjach, w których został pominięty przez kolegów z drużyny, czy ostentacyjne zejście do szatni przed zakończeniem meczu, warto zastanowić się nad tym, dlaczego Portugalczykowi tak trudno zaakceptować fakt, że nie jest już najlepszy, że to nie od niego rozpoczyna się budowanie składu. Wola walki? Jasne. Ambicja? Oczywiście, że tak. Narcystyczna osobowość? W jakimś stopniu na pewno. A może toksyczny charakter? Dzień dobry wszystkim, miło was znowu widzieć. Pamiętajcie proszę o tym, że możecie mnie wesprzeć, zostawiając zasięgową łapkę w górę pod tym filmem. To naprawdę pomocne. Dziękuję. A teraz musimy pogadać o Cristiano. Choć Cristiano Ronaldo wciąż jest czynnym zawodnikiem, punkt, w którym znajduje się obecnie, prowokuje i kibiców, i dziennikarzy do podsumowywania całej jego kariery, zarówno pod względem sportowym, jak i, nazwijmy to, osobowościowym. Saga z niezadowolonym ze swojej sytuacji piłkarzem trwa już od wielu miesięcy. Wydawać by się mogło, że z upływającym czasem i faktem, że Ronaldo nie jest już najlepszym piłkarzem świata, zdążyli się pogodzić wszyscy poza Ronaldo. Często, gdy dany piłkarz zrobi czy powie coś nieodpowiedzialnego, niegrzecznego czy najzwyczajniej w świecie głupiego, argumentem broniących go zwolenników jest stwierdzenie: przecież to zwykły człowiek, który po prostu nie wytrzymał napięcia. Każdy ma przecież jakieś granice. Ale analizując kolejne wybuchy złości Cristiano Ronaldo i następujące po nich gesty, osadzając je do tego w kontekście zupełnie nieudanego drugiego podejścia do Manchester United, trudno jednoznacznie określić, że jest to wyłącznie przejaw ambicji, rozpaczliwej chęci utrzymania się na szczycie. Może po prostu w sytuacjach kryzysowych, gdy perfekcyjnie zaplanowany przez Ronaldo scenariusz nie realizuje się jednak po jego myśli, na pierwszy plan wychodzi jego prawdziwy charakter. Te drobne gesty, które wcześniej traktowane były raczej jako wyraz zniecierpliwienia i pewnego rodzaju ekscentryzmu geniusza, dziś można odczytywać już zupełnie inaczej. Pierwsze symptomy można było zauważyć już dawno. Dajmy na to incydent sprzed 6 lat. Choć reprezentacja Portugalii w 2016 roku zdobyła Mistrzostwo Europy, jej droga do złota była bardzo wyboista i gdyby nie powiększenie liczby drużyn uczestniczących w turnieju, a co za tym idzie zmiana regulaminu, Ronaldo i spółka w ogóle nie wyszliby z grupy. Po dwóch remisach i przed decydującym o awansie meczem z Węgrami, atmosfera w kadrze daleka była od idealnej. Ale reakcje Ronaldo na pytanie dziennikarza portugalskiej telewizji o to, czy piłkarz jest przygotowany do meczu, trudno racjonalnie wytłumaczyć. Podobna sytuacja miała miejsce w tym roku, gdy po przegranym meczu United z Evertonem Ronaldo zniszczył telefon nagrywającego go chłopca. W oświadczeniu wydanym tuż po całym zajściu Ronaldo napisał: nie jest łatwo poradzić sobie z emocjami w trudnych momentach. I wydaje się, że tu właśnie leży problem. Cristiano Ronaldo ewidentnie nie radzi sobie z emocjami. Z jednej strony da się zrozumieć Ronaldo, mając w pamięci jego perfekcjonizm. Cała kariera Portugalczyka opierała się na chorobliwej wręcz ambicji bycia najlepszym. Dopóki organizm na to pozwalał, była to jego przewaga.
każdą przeszkodę. Starał się zmienić w nową możliwość, czego przykładem była całkowita zmiana pozycji i stylu gry po poważnej kontuzji kolana. Dopóki organizm na to pozwalał. Podczas niedawnej dyskusji po ligowym meczu Manchesteru o sytuacji Ronaldo ostro dyskutowali jego byli koledzy z United. Gary Neville i Roy Keane. Neville szybko podpisał się pod tezą, według której Cristiano nie może pogodzić się z tym, że kariera nawet najwybitniejszego piłkarza nie trwa wiecznie. That's not him. That's not the professional of Cristiano Ronaldo leaving the change room before the players have got in. That's not what he does. But he's doing that now. And when you start doing things like that, you probably got to leave. Jakby na potwierdzenie słów Neville'a o problemie z zaakceptowaniem swojej sytuacji, Ronaldo przy okazji meczu z West Hamem ostentacyjnie zignorował krytykującego go kolegę. That's what happens if you speak against Cristiano. Takie incydenty napędzają tę spiralę. Zbliżający się do końca kariery wybitny sportowiec powoli staje się memem. Trudno na poważnie brać blisko 40-letniego Ronaldo, który, no czasem jak dziecko, obraża się nawet na najmniejsze przejawy krytyki. Podobnie Ronaldo obszedł się z Jamie Carragherem. Były piłkarz Liverpoolu również ośmielił się skrytykować Cristiano, przez co okazał się niegodnym podania ręki. Cristiano zareagował za to na krytykę ze strony Antonio Cassano. Gdy były reprezentant Włoch publicznie przyznał, że jego zdaniem Ronaldo nie mieści się w pierwszej piątce najlepszych piłkarzy w historii, a w bezpośrednim starciu z Messim wyżej ceni Argentyńczyka, Ronaldo po prostu skontaktował się z Cassano i zażądał, by ten okazywał mu szacunek, na jaki zasługuje. Być może to wynik szoku, jaki przeżywa Portugalczyk. Może faktycznie jego kariera oparta była na perfekcyjnym planie, który punkt po punkcie udawało mu się realizować. Przyzwyczajając się do schematu, w którym prędzej czy później i tak będzie zwycięzcą, zderzenie się z rzeczywistością jest tym bardziej brutalne i bolesne. Zejście do szatki w meczu z Tottenhamem przypomniało incydent jeszcze z czasów gry dla Juventusu, gdy ściągnięty z boiska Ronaldo od razu pomknął do szatni. Tak jakby nie chciał, by kibice widzieli go siedzącego na ławce rezerwowych. Ronaldo z jednej strony chce być do samego końca tym najlepszym. Tym, którego się nie zmienia, tym, od którego zależy gra całego zespołu. Problem w tym, że próbując, wbrew upływającemu czasowi i możliwościom organizmu, utrzymać na siłę swój status sprzed, dajmy na to, 5-6 lat, Portugalczyk tym bardziej zniechęca do siebie i kibiców, i kolegów z drużyny. Wypadnięcie poza orbitę złotej piłki, plebiscytu, który przez lata był wręcz zabetonowany przez parę Ronaldo-Messi, również nie uniknęło medialnej analizy, gdy okazało się, że Ronaldo zupełnie przemilczał zwycięstwo byłego kolegi z Realu, Karima Benzemy. Tak jakby dawał do zrozumienia, że rywalizacja ma sens tylko tam, gdzie jest on sam. Przełomowe w historii Ronaldo na pewno okazało się lato tego roku, gdy po braku awansu United do Ligi Mistrzów Portugalczyk próbował desperacko uciec do innej drużyny, w której barwach będzie mógł śrubować kolejne rekordy europejskich pucharów. Wówczas ze strony największych klubów dostał jasny sygnał. Nie potrzebujemy cię. Dodając do tego krążące w mediach informacje, jakoby Manchester United, mimo wystawienia Ronaldo na listę transferową, do tej pory nie otrzymał żadnej poważnej oferty sprowadzenia Portugalczyka, wnioski nasuwają się same. Dla Ronaldo taka sytuacja wciąż wydaje się być absurdalna. Jego reakcje tylko pogłębiają wizerunkowy kryzys i sprawiają, że końcówka pięknej kariery czasami staje się wręcz żałosna i zakrywa cieniem te chwalebne momenty. Dziś Ronaldo nie akceptuje swojej sytuacji. Zwyczajnie nie potrafi podporządkować się swojej roli. Wydaje się nie rozumieć, że zmieniający się w szybkim tempie świat futbolu chyba trochę mu odjechał. Cristiano przy całym swoim geniuszu ma wszelkie warunki do tego, by jeszcze go dogonić. Ale przy jego charakterze, który wciąż wyraźniej pokazuje się światu z tej ciemniejszej strony, wydaje się to coraz mniej prawdopodobne. O ciemnej stronie, ale francuskiego futbolu opowiedziałem wam w ostatnim materiale, do którego link widzicie teraz na ekranie. Wystarczy w niego kliknąć w tym momencie. Konrad Szymański, kłaniam się nisko i do zobaczenia za chwilę.